Cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w nowym materiale. Dzisiaj mamy 3 maja, a co za tym idzie, dzisiaj rozpoczynamy coś, co nazywamy wiosennym maratonem, czy też maratonem mrocznego oblicza internetu, czy coś. Oznacza to, iż jeżeli takowa inicjatywa wam się spodoba, to przez cały maj dostawać będziecie materiały typu zaginione odcinki bajek dla dzieci, niepokojące numery telefoniczne, czy jak w dniu dzisiejszym przerażające strony Wikipedii. Jest to format, na który natrafiłem przeglądając angielski YouTube jakiś czas temu, mianowicie na kanale Top 15, więc w razie czego link znajdziecie w opisie. Jeżeli wyrazicie chęć i chcielibyście oglądać materiały tego pokroju przez cały maj, to zostawcie pod tym filmem powiedzmy 500 ocen pozytywnych, to ruszamy z takowym maratonem. Nie ukrywam, iż jest to także pokierowane faktem, iż właściwie to za chwilę kończy się rok szkolny, więc trzeba oceny poprawiać i tak dalej. Poza tym za moment wracamy do szkoły, więc trochę ciężej byłoby mi dosyć regularnie publikować bardziej dopracowane materiały, także ruszamy z takowym maratonem. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeszcze nim zaczniemy, zostaw subskrypcję, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ do początku wakacji dobijemy 70 tysięcy subskrypcji. A tymczasem, moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami najbardziej niepokojące strony Wikipedii, których raczej nie powinniście czytać. Ta wydana po raz pierwszy w 2002 roku książka prezentuje oryginalny pamiętnik młodej dziewczyny, która zaginęła podczas rodzinnych wakacji w niebieskiej Nadrenii w 1851 roku. W skrócie historia tej książki brzmi następująco. 17-letnia szkocka dziewczyna imieniem Idylla Dubb znika podczas rodzinnej wędrówki do Niemiec w 1851 roku. Po długich i intensywnych poszukiwaniach dziewczyny nie udaje się znaleźć. Wszystko zmienia się w 1860 roku, kiedy robotnicy zamku Lanek, jeżeli źle przeczytałem to przepraszam, odnajdują jej szczątki na szczycie wieży. Tuż obok jej szkieletu znalazł się dziennik, w którym dziewczyna opisała wszelkie okropności swoich ostatnich dni życia, kiedy zawaliły się drewniane schody, pozostawiając ją uwięzioną na szczycie wieży, bez jedzenia, wody i nadziei. Pamiętnik Miss Idylli jest właśnie całą treścią odnalezionego pamiętnika. Niemniej po latach wielu ludzi zaczęło wątpić w autentyczność tej historii. Między innymi znalazło się tam wiele błędów logicznych czy historycznych. Przykładowo niemieccy historycy zwrócili uwagę na fakt, iż przykładowo opisany w pamiętniku pobliski kościół miał dwie wieże. Jednakże jedna z nich zawaliła się już w 1844 roku. Ponadto Dubb wspomina tutaj, iż słyszała hałas pociągu, mimo faktu, iż linia kolejowa w pobliżu została zbudowana dopiero w 1859. Dziwne, co nie? Malefied Man, czy też człowiek zmiękczony. Czy też, mówiąc prosto z mostu, wyrób z ludzkiej mumii. Była to legendarna, lecznicza substancja, której procesem przygotowawczym było namaczanie ludzkich zwłok w miodzie. Po ukończeniu takowego procesu, ludzkie mięso nabierało słodkiego posmaku. W dawnych Chinach praktyka ta stosowana była, by utworzyć potężny lek. Wedle niektórych w pewnych miejscach stosowana jest po dziś dzień. Już samo w sobie jest to przerażające. Jednakże stanie się jeszcze bardziej, gdy pomyślimy, iż co niektórzy byli zatrudniani na ochotników, by poddać się takowemu procesowi jeszcze przed śmiercią. Takowy człowiek w trakcie ostatnich dni swego życia począł jeść jedynie miód. Z czasem począł się w nim kąpać, aż do chwili, gdy nawet pot takowego człowieka zamieniał się w miód. Oczywiście takowa dieta była bardzo niebezpieczna i śmiertelna. Nieboszczyk namaszczony miodem wkrótce później przenoszony był do kamiennej trumny, gdzie następnie gnił przez setki lat. Po upływie tego czasu, kiedy miód i ciało stopiły się, owocując słodką substancją, była ona sprzedawana na chińskich targowiskach jako bardzo potężny lek.
Czytaj to jedynie na własną odpowiedzialność. Zaginięcie Johnego Gosha. Jest 5 września 1982 roku. West Des Moines w stanie Iowa. Pomiędzy 6 a 7 rano bez śladu ginie 12-letni John David Gosh. Poszukiwania nie dały nic. Chłopak nigdy nie został znaleziony, a sprawa od ponad 38 lat pozostaje otwarta. Podczas śledztwa i przesłuchań sąsiad Johna, Mike, poinformował, iż widział chłopaka rozmawiającego z krępym mężczyzną, siedzącym w niebieskim, dwukolorowym Fordzie Fairmont, co potwierdził także inny świadek, John Rossi, który stwierdził ponadto, iż za chłopakiem wówczas podążał jeszcze jeden dorosły mężczyzna. Stąd więc wniosek, iż John porwany został przez dwójkę mężczyzn. Lecz co ciekawe, na tym zaginięcia się nie skończyły. John był gazeciarzem. W dniu zaginięcia dostarczał gazety po sąsiedztwie. 12 sierpnia 1984 Eugene Martin, czyli inny gazeciarz z tej okolicy, zniknął w bardzo podobnych okolicznościach. Zaginął podczas dostarczania gazet w południowej części Des Moines. Na temat całej sprawy w 2014 roku powstał film dokumentalny zatytułowany Who Took Johnny? Ogółem mówiąc, jest to sprawa niezwykle przerażająca, a cała ta historia opisana została w jednym z artykułów na Wikipedii, którego jednak nie polecam czytać. List z piekieł. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, list wysłany w 1888 roku, którego nadawcą rzekomo miał być słynny seryjny morderca, Kuba Rozpruwacz. Mimo faktu, iż w trakcie mordów Rozpruwacza, całej sprawy z nim związanej i śledztwa, do policji dochodziło mnóstwo listów, które rzekomo miały od niego pochodzić. Ten jeden jest szczególny, gdyż wydaje się być najbardziej autentyczny, wydaje się pochodzić od samego Rozpruwacza, a jednocześnie jest czymś tak przerażającym. Nosi stempel z datą 15 października 1888 roku. Adresowany był do George'a Laska, kiedy mężczyzna odebrał go następnego dnia. Okazuje się, iż wraz z listem doręczona do niego została połowa nerki, która pochodzi od trzeciej ofiary Rozpruwacza. Sam nadawca stwierdził, iż drugą połowę sam skonsumował. Naprawdę przerażające, co nie? Na temat Rozpruwacza stworzyłem niegdyś pełen materiał, w którym zobrazowałem całą jego sprawę i przeszedłem przez niemal wszystkie najważniejsze wątki całej sytuacji, więc w razie czego tutaj macie gdzieś w karcie na górze odnośnik do owego filmu. No i to już wszystko, co przygotowałem dla Was w ramach tego materiału. Mam nadzieję, że się Wam on spodobał i pamiętajcie, że jeżeli dzisiaj do godziny 24 ten film zdobędzie 500 łapek w górę, to rozpoczynamy maraton majowy. Nazwijmy go wiosennym maratonem, czy coś. Ponownie przypominam Wam o zostawieniu subskrypcji, gdyż wbijamy 70 tysięcy subskrypcji. Miejmy nadzieję, iż wyzwanie to zakończy się sukcesem, a tymczasem zapraszam Cię na dół do opisu, gdyż znajdziesz tam zaproszenie do mojego serwera Discord, gdzie to możesz popisać z wieloma wspaniałymi osobami, a także ze mną. Zachęcam Cię również do wbicia do mojego Instagrama, Snapchata, Twittera i całej reszty do wszystkiego linki znajdziecie w opisie. A tymczasem dzisiaj wyjątkowo bez pozdrowień, ponieważ ten materiał jest jeszcze nagrywany w niedzielę, czyli jeszcze przed publikacją zbrodni z ekranu na temat piątku 13.07. Także jeżeli chcesz zostać pozdrowiony, to najmniej o tym znać proszę w komentarzu na dole. A tymczasem to już tyle ode mnie na dzisiaj. Chciałbym jeszcze podziękować wszystkim osobom wspierającym ten kanał. A tymczasem co? Przypominam jeszcze o progu 500 łapek w górę, ponieważ wówczas rozpoczniemy maraton, a nowe filmy będą pojawiać się jak najbardziej chciałbym codziennie. Miejmy nadzieję, że się jakoś uda. 5 filmów tygodniowo to myślę, że będzie takie minimum. I to przez cały maj, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. To już wszystko ode mnie. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Mówił do Was Mondar. Dobrej nocy, smacznej herbatki. Cześć!